Przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu i Pan. A, a krew ta będzie dla Was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę Was i nie dotknie Was zgubna plaga, aby uderzyć, gdy uderzę ziemię egipską. Zwróćcie uwagę, Pan mówi: Gdy ujrzę krew, ominę Was. I nie dotknie was żadna zgubna plaga. My wiemy, że Ewangelia jest dobrą nowiną, radosną nowiną. Ewangelia mówi nam o Bożym wybawieniu człowieka z grzechu i z ciemności, z mocy diabła. Kiedy czytamy tą historię, możemy przez tą historię Izraela w Egipcie zobaczyć naszą własną historię. I historię każdego człowieka. Oto... Izrael, lud Boży, ludzie, co do których Bóg miał swój plan, znaleźli się w Egipcie. Oczywiście to było Boże wcześniej prowadzenie, ale później stali się niewolnikami. Stali się niewolnikami i Słowo Boże nam mówi, że oni w wielkim rozdarciu, w wielkim bólu wołali do Boga, wzywali Boga na pomoc, aby Pan Bóg ich ratował z tego stanu, bo byli bardzo uciemiężeni pracowali ponad siły byli stali się z ludzi wolnych stali się niewolnikami Moi drodzy ta historia nam także mówi że Egipt który był przecież potężnym mocarstwem był państwem które było niesamowicie pod wpływem sił ciemności sił demonicznych My musimy mieć tą świadomość że chociaż Egipcjanie czy dla nas może się to wydawać takie trochę dziwne i wręcz czasami śmieszne Czcili różnego rodzaju bóstwa. Od żab, od krokodyli, od węży. Wszystkiemu nadawali czy, czy, jako symbole bóstwa. Ale ta historia uczy nas, że Bóg jest ponad wszelkimi bogami, jakiekolwiek ludzie są w stanie wymyśleć. Ta historia nam mówi, że nie ma żadnego innego Boga oprócz tego, który jest, którym jest Pan, który. Stworzył niebo i ziemię. Pamiętacie w liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale jest zapisane, kiedy Paweł naucza spożywania mięsa, to mówi tak, problem nie jest w tym, że wyjecie to mięso. Problem jest w tym, że to mięso wcześniej zostało ofiarowane w świątyniach pogańskich bóstwom pogańskim. A mówi, ale tak naprawdę nie ma żadnych bóstw, ale za tymi religiami, za, tymi, za tym czczeniem tych bóst, kryją się siły ciemności, siły demoniczne. Mówi, tak naprawdę jest to ofiarowane demonom. A więc, kiedy patrzymy na Egipt, kiedy patrzymy na to, co tam się wydarzyło, to chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze, była ta potężna, militarna siła, która trzymała naród izraelski w niewoli. A po drugie, żebyśmy zobaczyli, że to nie była ta walka tylko fizyczna, ale za tą władzą, za tymi autorytetami, za, tą, za tym e, e, autorytetem tego państwa, faraona, stały siły demoniczne, stały, stały demony czczone pod różnymi, e, przez, e, e, czczone różne, różne bóstwa. Słowo nam, Boże nam mówi, że każda plaga, która przychodziła na Egipt, Bóg mówi tutaj: Ja dokonam sądu nad bogami Egiptu. A możemy się domyślać, i możemy jasno powiedzieć: Ja dokonam sądu nad wszystkimi siłami, zwierznościami, autorytetami demonicznymi, które kontrolowały ludzi w Egipcie. Tak to należy nam odczytać. Bóg mówi: Ja dokonam tego sądu, i, i każda plaga uderzała w konkretne bóstwo, które było czczone w Egipcie. I przez to, że te plagi następowały. I w pewnym momencie Faraon i, i cały lud egipski już miał tego dość, już mówi, pozwól im odejść, niech oni idą. Pokazuje, że Bóg nasz, Bóg Wszechmogący ma władzę, ma autorytet ponad wszelką zwierzchnością, władzą i panowaniem. W liście do Efezjan jest wyraźnie napisane, że Chrystus, który został wzbudzony z martwych, zasiadł ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem na tronie chwały. Ale też jest napisane, że ci, którzy w Niego uwierzyli, i Jemu powierzyli swoje życie, także zostali posadzeni w okręgach niebieskich, aby mieć autorytet, aby mieć władzę nad tymi siłami, nad tymi zwierznościami. W liście do kolosan w drugim rozdziale, w wierszu 10 jest napisane, że nasz Pan rozbroił te nadziemskie władze i zwierzności i wystawił je na pokaz. Moi drodzy, ktoś napisał takie mądre słowa. Yy, Odbieram to naprawdę jako, jako taką Bożą mądrość. Diabeł nie jest zainteresowany tym, czy ktoś się bogaci, czy nie. To jest jemu obojętne, ale diabeł uderza szczególnie w tych, którzy czczą Boga i w tym, tym którzy służą Bogu. I tutaj też mam na myśli służbę tych, którzy stoją na czele Kościoła, na czele zborów, pastorów, usługujących. Jemu zależy na tym, aby właśnie ich osłabić, w nich uderzyć, aby Kościół Boży, aby ludzie Boży po prostu doznali porażki. Jego nie interesuje, czy ktoś obraca milionami, czy jest żebrakiem. Diabeł tutaj nie ma żadnego interesu, dla niego jest ważne, jeżeli on jednego i drugiego. Że tak powiem, ma w swoich rękach. Tak jak czytaliśmy i tak tutaj już słyszeliśmy, Bóg tutaj nie miał absolutnie żadnego względu na człowieka i na jego status społeczny czy majątkowy. Czytaliśmy o niewolnicy, ale w drugim miejscu, troszeczkę dalej w tym dwunastym rozdziale jest powiedziane, że dotyczyło to nie tylko niewolnicy, ale więźnia w więzieniu. Jego pierworodny też był dotknięty śmiercią. Zro... Moi drodzy, a więc musimy zobaczyć, że, że rozgrywa się, zresztą Słowo Boże wyraźnie mówi, naucza nas apostoł Paweł w liście do Efezjan, gdyż bój toczymy, nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, które są na powietrzu. Ja nie wiem, ale są niektórzy chrześcijanie, to tak by wyglądało, że oni mają w swoim życiu jakby, czy swojej pielgrzymce za Bogiem, jakby mieli taką autostradę, Taką super drogę, po której tak wspaniale mogą się bez żadnych przeszkód posuwać. Ale kiedy naprawdę należymy do Pana, kiedy naprawdę miłujesz Boga, kiedy naprawdę zależy Ci na tym, aby podobać się Bogu, to nie pędzisz autostradą, ale idziesz tą wąską drogą, co do której czy na której będziesz spotykał się z różnego rodzaju atakami sił. Które będą chciały Cię odwieść od służenia żywemu i prawdziwemu Bogu. Zgodzicie się ze mną? Człowiek Boży, człowiek, który należy do Chrystusa, doświadcza różnego rodzaju utrapień ze strony tych władz i zwierzchności. Ale pamiętajmy i ta historia w Egipcie i nasza własna historia uczy nas, że Jezus Chrystus rozbroił te nadziemskie władze i zwierzchności i tak jak wyprowadził Izraela spod tej duchowej mocy ciemności, tak wyprowadził ciebie i mnie do prawdziwej wolności. I te władze i zwierzchności, chociaż one będą i wpływają na nasze życie i próbują nas atakować, to chcę wam powiedzieć, ty i ja mamy darowane pełne zwycięstwo i ochronę przez krew baranka Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, ktoś kiedyś napisał, że to jest dziwne, ale bardzo często w życiu też wierzących ludzi pojawiają się różnego rodzaju myśli, które powodują ogromne zniechęcenie. Gdzieś jakby takie, czasami pojawia się takie odczucie pustki, jakby gdzieś Pana Boga blisko nie było. Czy różne rzeczy się dzieją i to ma też wpływ odnośnie naszych emocji? Musimy być świadomi, że pomimo tego, że pogoda może nas, że tak powiem, zniechęcać, to działają w tym względzie siły, siły duchowe, siły, siły ciemności. A więc Bóg poprzez. Plagi dokonał sądu, i Bóg poprzez te plagi pokazał, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem, ale też uczynił rozdział między swoim ludem, a tym, a Egipcjanami, a Egiptem. Zwróćcie uwagę, że ten rozdział dokonany jest w baranku. W baranku. Weźmiecie baranka, każdy dom weźmie baranka bez skazy, bez zmazy, jednorocznego. Baranka go przy, oddzieli go 10 dnia miesiąca Nisan, czyli to jest miesiąc, który dzielił od 15 marca, czy od, gdzieś tam od 14 do, do 15 kwietnia, od połowy do połowy, tak? Ten miesiąc wyglądał w kalendarzu żydowskim. Weźmie go każdy dziesiątego, oddzieli go, ale czternastego wezmą i go, um, zabiją go w każdym domu i jego krwią pomarzą od drzwia i nadproża swoich domów. Natomiast tego całego baranka upieką na ogniu. Nie złamią żadnej kości, nie zostawią nic do jutra, a więc zrobicie tak, że jeżeli będzie baranek większy, a rodzina będzie mniejsza, to weźcie kogoś jeszcze z sąsiadów i bądźcie razem, tak aby nic z tego baranka nie zostało. Baranek, jego święta krew dokonała niesamowitego rozdzielenia pomiędzy życiem i śmiercią. Zbawieniem i potępieniem. I to zbawienie i potępienie było w baranku, w żadnym człowieku, w żadnej religii, w, żadnym jakimś, w żadnych ludzkich uczynkach. Wyobraźcie sobie, że któryś z Izraelitów powiedziałby sobie, ale jestem takim dobrym człowiekiem. Ja nie muszę mieć baranka, przecież ja nikomu nie skrzywdziłem, i tak dalej. Mo, mogli mu, wielu ludzi mogło mu wydać o nim super świadectwo, ale gdy Pan przechodził, chciał zobaczyć tylko jedną rzecz: czy jest tam krew? Krew baranka paschalnego. I tam, gdzie nie było krwi, anioł wchodził i dokonywał sądu, i zabijał, zabijał pierworodnego. Weźmiecie baranka, każdy na dom. I kiedy tak czytam tą historię, kiedy przyglądamy się tej historii, to zobaczymy, że ta historia jest, stanowi początek życia religijnego Izraela. To jest początek tak zwanego roku liturgicznego. Żydzi mieli dwa, taki kalendarzowy, jakby i ten, ten liturgiczny. I ten kalendarzowy według nich, taki bardziej narodowy,. Kalendarz rozpoczynał się w miesiącu Tiszli, pierwszego dęciem trąby trom, na nowy rok, czyli to był wrzesień, przełom września, październik. Ale to był, to był początek roku liturgicznego. Nasze życie z Bogiem rozpoczyna się od baranka, od przelanej świętej krwi Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czytaliśmy już o tym, że to miał być baranek na każdy dom, zabije go całe zgromadzenie. A więc baranek ponosi śmierć. Weź, mają wziąć jego krew i pomazać tą krwią od drzwia i nadproża. To mięso ma być w całości upieczone i zjedzone. Żadna kość nie może być złamana. Tam było, musiał być z domu usunięty kwas. Wiecie, to, to był pewien rytuał, stał się z czasem, że yy, Usuwano czternastego, każda kobieta w domu zaglądała, odsuwała wszelkie szafki, wszystko, wymiatali dom, aby nic skwaszonego nie mogło być znalezione w domu. Nic. I to nam mówi, że kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa i chce doświadczyć przebaczenia i odkupienia, znaleźć to odkupienie w baranku, musi usunąć, musi wyznać, musi porzucić wszelki grzech. Już słyszeliśmy o, o tych gorzkich ziołach. Ja dodam, że te gorzkie zioła nie tylko dotyczyły Pana, jak to później nastąpi w wypełnieniu Chrystusa, ale też ja tak sądzę, że były symbolem właśnie tego żalu, skruchy z powodu tego zła, które, które człowiek dokonał. A więc całe to wydarzenie było zbawczym wydarzeniem. Oto Pan wyprowadza swój lud. Nie tylko z. W sensie takim społecznym, narodowym, prawda? Ale dokonuje się duchowe wyzwolenie narodu. I to jest ciekawe, że w tych wydarzeniach Izraela, tak jak słyszeliśmy, to jest napisane dla przykładu, ku przestrodze każdemu z nas, jest przedstawiona cała droga zbawienia dzisiaj człowieka w Jezusie Chrystusie. Tam to było autentycznym zbawieniem. Autentycznym wykupieniem, ale także był to obraz i zapowiedź tego zbawienia i wykupienia, jakie ty i ja mamy w Jezusie Chrystusie. Kiedy byli gotowi, ubrani, z laską w ręku, z obuwiem na nogach, kiedy rozległ się głos trąby, Izrael wychodził pod wyciągniętą ręką Pana. Ale wychodził też pod osłoną świętej, świętej, tej oddzielonej krwi Baranka Paschalnego. I tam jest napisane: Nawet pies nie warknie na was. Nawet pies. Oto Egip... Bóg usposobił Egipcjan życzliwie, i zobaczcie, jak działa moc Boża. Kiedy człowiek zaczyna wychodzić, Bóg go prowadzi i ochrania. Egipcjanie dali: Tam jest, wyproście sobie. Wyproście sobie u Egipcjan kosztowności, i Bóg kazał im to wyprosić. To nawet nie było w formie pożyczki, wyproszenia sobie, oni dali to chętnie, a Pan im to policzył jako dług, jako niezapłacone lata ich niewolniczej pracy. To była Boża sprawiedliwość. I to było coś, co oni, co Egipcjanie uczynili chętnie, obdarowując Żydów właśnie w tej, w tej chwili, w tym momencie. Gdzie Bóg ich prowadzi? Prowadził ich nad wodę. Pamiętacie? Zostali zaprowadzeni nad Morze Czerwone. I to znowu jest ten obraz, że kiedy człowiek doświadcza mocy ofiary Chrystusa, który jest tym barankiem, jest prowadzony nad wodę Chrztu. Ale zwróćcie dalej, że przejście przez wodę to jest ciągle początek ich wędrówki. Są prowadzeni do Góry Bożej, do Góry Bożej Synaj, i tam jest dane im prawo, zakon, które jest symbolem pięćdziesiątnicy. Wylania mocy ducha świętego. Każde z tych wydarzeń wydawałoby się takie Boże prowadzenie, ale wszystko to jest zapowiedzią tego, co Bóg postanowił uczynić w życiu współczesnego człowieka, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. I nie powinniśmy się wzbraniać, dlatego że to już zostało przez te wydarzenia zapowiedziane jasno, a później potwierdzone bardzo mocno, jasno w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. Jak czytasz dzieje apostolskie, możesz dokładnie to zobaczyć. To, co było przed, wiek, przed wiekami zapowiedziane, zaczęło się wypełniać od momentu, kiedy powstaje Kościół. Dlatego. Tutaj myślę, że nie powinno być żadnego niezrozumienia co do tej, tej Bożej Drogi. Pytanie jest: My wiemy wszyscy, że, że Wieczerza Pańska jest takim właśnie wspominaniem tak jak Pascha, wspominaniem Chrystusa, Golgoty, Pana, że Ty i ja mamy udział w tym odkupieńczym dziele, które dokonało się na, na krzyżu. Mamy udział w Jego ciele, tak jak oni w tej ciele baranka, i mamy udział w Jego krwi, tak jak oni mieli udział w tej krwi. Co roku Izraelici mieli zabijać baranka. Co roku na święto pasy mieli schodzić się do Jerozolimy, aby wspominać to wielkie wybawienie. Popatrzcie, my mamy właściwie takie, że nie co roku, ale to w kościele jest różnie praktykowane. W Nowym Testamencie codziennie to robiono. robiono. Robią to niektóre kościoły co niedzielę, my robimy raz w miesiącu, ale wspominamy wielkie wydarzenie, które miało miejsce na Krzyżu Golgoty, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus, tak jak Bóg rozprawił się z bogami Egiptu i z tymi siłami demonicznymi, tak Chrystus na Golgocie rozprawił się z szatanem, z siłami demonicznymi, z grzechem, z ciemnością na Golgocie. A więc wieczerza pańska powinna być świętem, powinna być wspominaniem z radością, powinna być tym proklamowaniem naszego wybawienia, które mamy w baranku w Jezusie Chrystusie. Co roku zabijano. Ten baranek tak naprawdę nie mógł zgładzić grzechu. Krew tego baranka. Biblia mówi, że ofiary testamentowe tylko przykrywały grzech, ale w ogóle go nie oczyszczały. On tam był przykryty, przykryty tą krwią zastępczej ofiary. Ale chcę wam powiedzieć, że ten baranek jest niezwykle ważny, ten, o którym mówimy, bo to był tylko, baranek paschalny był tylko zapowiedzią. Ale później przyszedł prawdziwy baranek. Ten, który był barankiem bożym, który naprawdę zgładził grzechy, dokonał wiecznego odkupienia. Już nie zwierzę, ale sam syn Boga żywego, Jezus Chrystus. Biblia mówi, kiedy Jan chrzciciel widział Jezusa nadchodzącego do chrztu nad Jordan, pamiętacie co Jan, jakie wydał świadectwo? Oto baranek boży, który gładzi. Grzechy świata. Tam była zapowiedź, i przez 1500 lat Izraelici mieli to praktykować i zwiastowali całemu światu o nadejściu tego jedynego prawdziwego baranka, który będzie i który ma moc zgładzić grzechy przez swoją śmierć i przelaną krew. Tam to był tylko obraz ważny, bardzo ważny, i wtedy tylko. Bóg tego oczekiwał, ale teraz każdy człowiek, tak jak wtedy w Egipcie, ja jestem, e, e, tak, tak rozumiem i tak myślę, bo skoro z Izraelem wyszły inne narody, a wyszły, prawda? Ze swoimi tam różnymi zwyczajami, jakby dołączyli się, to sądzę, że nawet Egipcjanin, gdyby dołączył do Izraela, który by pomazał, e, e, zabił baranka i spożywał go, byłby ocalony. Bo Pan był zainteresowany krwią. I to mi mówi, że dzieło odkupienia i zbawienia w Bożym planie nie dotyczyło tylko jednego narodu, ale już wtedy Bóg myślał o narodach, o nas. Ale teraz w Chrystusie, ten baranek zabity na krzyżu, syn Boga żywego, który przelał krew, przelał ją za całą ludzkość. Ale baranka nie spotykamy tylko w nowym przymierzu, teraz tutaj, jak żyjemy. Ale zwróćcie uwagę do księgi objawienia, tam jest napisane, że apostoł Jan widzi w niebie uwielbionego baranka. Mówi, i widziałem stojącego baranka, jakby zabitego. Upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców. I zaśpiewali nową pieśń tej treści, godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Kochani, jeżeli my musimy spotkać się z tym Bożym Barankiem tutaj na Ziemi, musisz przyjąć tego baranka, tego baranka Bożego, którego dał Bóg Ojciec. Bo jeżeli nie przyjmiesz Jego ofiary, Jego przelanej krwi, po prostu będzie jak w Egipcie: ta krew dokona i dokonuje rozdziału. W jednym domu jest życie, w drugim jest śmierć. W jednym domu jest błogosławieństwo, w drugim jest sąd. Wszystko zależy od krwi. Krwi baranka, krwi Jezusa Chrystusa. Tak więc ten baranek paschalny był tylko obrazem i zapowiedzią. Dwa tysiące lat temu przyszedł prawdziwy baranek i ten prawdziwy baranek jest w niebie i w niebie go zobaczymy i będziemy go oglądać. I dalej objawienie Jana mówi, już mówiąc o Nowym Jerozalem, o wieczności i mówi, i nie będzie już nic przeklętego. Chodzi o wieczność, o Nowy Jeruzalem. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Jeżeli dzisiaj Ty i ja nie służymy temu, który jest Bożym barankiem, jeżeli nie zaufaliśmy Temu, który za nas przelał swoją świętą krew, nie będziesz Go tam oglądał. Nie będziemy tam przed, przed Jego obliczem. A więc moje pytanie brzmi: czy ten baranek Jezus Chrystus jest Twoim barankiem odkupienia? Czy pokładasz ciągle nadzieję w sobie odnośnie zbawienia, sprawiedliwości, czy w jego przelanej świętej krwi na krzyżu? Kochani, jest potężna moc i błogosławieństwo przelanej krwi Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tej krwi lało się bardzo dużo z jego głowy, która była Ukoronowana koroną cierniową wbitą do jego skroni. Jego plecy były poranione do krwi, do kości. Lała się jego krew. Z jego nóg i rąk lała się jego krew. Biblia mówi: Baranek został zabity baranek za grzech. Aby człowiek taki jak ty i ja, z każdego narodu, języka i plemienia, mógł spojrzeć na tego baranka, zaufać. Że Jego święta krew dokonuje dzieła wykupienia nas z naszych grzechów. I Biblia mówi tak, że kiedy patrzysz na tą krew, ja się tutaj zupełnie zgodzę też z tymi, którzy mówią, że wystarczy kropla Jego świętej krwi. Kropla. Ale wiemy, że on poniósł śmierć i tam było dużo więcej, ale kropla wystarczy, aby dokonać oczyszczenia całego świata z grzechu. Ta krewlała się. A więc chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę spojrzeli na te obietnice dane Tobie i mnie we krwi baranka. Bo przecież obchodzimy pamiątkę. Bo przecież wspominamy Golgotę. Bo przecież mówimy o tym, który był zabity, ale trzeciego dnia powstał, zmartwych żyje, a teraz jest chwale u ojca, i on tam jest barankiem. Jest synem Boga żywego. Jest Synem Człowieczem, jest tym barankiem, który wszedł do miejsca najświętszego jako nasz arcykapłan ze swoją własną krwią. Ze swoją własną krwią. Słowo Boże nam mówi, bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany, o ileż bardziej krew Chrystusa, który ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. Oczyści sumienie nasze. Krew Jezusa Chrystusa, mówi apostoł Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale: krew Jezusa Chrystusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Słuchajcie, nie ma żadnej innej możliwości na oczyszczenie nas z grzechów. To nie są pielgrzymki, to nie są nasze uczynki. To nie jest nawet nasze zadośćuczynienie, absolutnie nic z tych rzeczy. To, co oczyszcza człowieka, to, co sprawia, że Bóg nas oczyszcza, wymazuje wszelki grzech, i twoje serce, sumienie na nowo może być czyste i niewinne. Czyni to krew Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu. I to słowo oczyści jest ciekawym słowem, bo ono jest odniesione w Nowym Testamencie do grzechu. I oznacza oczyścić, ale też odniesione jest do człowieka trędowatego, oczyszczonego, uzdrowionego strądu. Jak Bóg oczyszczał trendowatych? Pamiętacie, wiele, wiele takich miejsc jest, jeśli chcesz, możesz, możesz mnie oczyścić. Jezus mówi chcę, bądź oczyszczony. Co to znaczy bądź oczyszczony? Czyli całkowicie czysty, gdybyśmy zobaczyli człowieka trędowatego który jest tak mocno naruszony chorobą, może bez nosa, może bez oka, może bez palcy, może z wielkimi wrzodami, tymi trądu na swoim ciele i nagle, kiedy Jezus go oczyszcza, jest zupełnie zdrowy, czysty, nie ma śladu. Naman był chory na trąd i kiedy zanurzył się, pamiętacie, jego ciało było jak... Ciało dziecka oczyszczony. Kiedy przychodzisz z wyznaniem grzechów, kiedy człowiek przychodzi do Boga, to ma tylko jedną nadzieję nie w sobie, nie w drugim człowieku, nie w jakiejś nie wiadomo religiach, ale kiedy pokładasz nadzieję w przelanej krwi Jezusa, krwi Baranka, ona ma moc i ona oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie ma śladu. Tam krew zwierząt, ofiar za grzech przykrywała tylko. A ta usuwa zupełnie wszelką nieczystość, wszelki brud i wszelki grzech z naszego, z naszego życia. Krew baranka czyni ogromną różnicę. To, to jest kwestia zbawienia lub potępienia. Bóg dokonuje oczyszczenia. Prorok Izajarz powiedział, chodźcie, będziemy się prawować, mówi Pan, choćby wasze by, grzechy były czerwone jak szkarł. Zbieleją jak śnieg. Choćby były czerwone jak karmazyn, będą bielsze jak wełna. Oto dokonuje tego oczyszczenia krew Jezusa Chrystusa. Ona nas wykupiła. To słowo jest niezwykle ważne jakby takie handlowe słowo, ale też mówiące o, o, o tym, że byliśmy niewolnikami niewolnikami grzechu, niewolnikami szatana. On trzymał tak jak Faraon, trzymał Izraela w niewoli, ale krew Baranka ich wykupiła. Bóg, widząc krew, okazał swoją moc. To słowo wykupić, oznacza uwolnić za okupem. Wykupić za coś od czegoś. Inaczej mówiąc, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, na Golgocie, drodzy, spłacał Twoje i moje długi. Wykupił nas z wszelkiej winy. Z wszelkiego długu, jaki mieliśmy wobec Boga, wobec ludzi, wobec też sił ciemności, bo diabeł też ten, który nas oskarża, on mówi: Jakżeż ten człowiek może być wolny? Przecież on zrobił to i tamto. Ale wtedy możesz popatrzeć na krew i zaufać, bo krew Jezusa wykupiła. A nasze tłumaczenie też z listu Piotra z pierwszego rozdziału mówi: Wyzwoliła nas z naszego marnego postępowania. To czyni krew. Ona daje nam moc do czystego, świętego, nowego życia. Inne słowo, objawienie mówi, że obmył nas swoją krwią przez swoją krew. To obmycie, to wykupienie, ta ofiara pozwala, że Bóg z nas, z grzeszników, zaraz kontekst jest bardzo jasny i wyraźny, uczynił nas królewskim kapłaństwem kapłanami i królami dla Boga. Jak to się stało? Przez naszą siłę? Przez nasze uczynki? Nie. Stało się to przez krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. To ta krew sprawiła dla Twojego i dla mojego życia. Ona nas obmyła. Utorowała nam drogę przed tron łaski. Kochani Żydzi, co roku w Jom to był dzień upamiętania postu i w tym Roku, siódmym miesiącu tego roku, dziesiątego dnia tego roku arcykapłan wchodził do miejsca Najświętszego. Sama arka przymierza była czymś szczególnym, bo jej wieko nazywało się ubłagalnią. To jest to samo słowo, które odnosi się do Chrystusa. On jest Twoim i moim ubłaganiem. Była zapowiedzią Mesjasza, tego co on dokona. I on tam, arcykapłan, mógł tam wejść tylko pod jednym warunkiem: że będzie miał z sobą krew. I tą krew wniósł do tego miejsca najświętszego raz do roku, wchodził i kropił to wieko, tą ubłagalnię, która była obrazem Jezusa Chrystusa, syna Bożego, baranka Bożego, kropił i ta krew dawała. Oczyszczenie, usprawiedliwienie dla ludu, dla kapłana pierwsze, a później dla całego narodu izraelskiego. On ją kropił za siebie, a następnie za cały lud izraelski. Jeżeli kapłan wyszedł żywy z tego miejsca, to znaczy, że Bóg przyjął ofiarę. To znaczy, że Bóg oczyścił i usprawiedliwił swój naród. I wiecie, kiedy on wychodził w tym dniu postój, kiedy On wychodził z tego miejsca Najświętszego Żywy i stawał przed ludem, cały Izrael wiedział, Bóg nam przebaczył, Bóg nas usprawiedliwił, możemy mieć z Nim społeczność. I zaraz po tym święcie, od 14 do 21, Żydzi obchodzili tak zwane święto namiotów. To było radosne święto. Oni mieli się radować z tego, że ich grzechy i ofiara za ich grzechy została przez świętego Boga przyjęta. A w liście do Hebrajczyków jest napisane: My przez krew baranka mamy wstęp do świątyni. I że Chrystus swoją własną krwią wszedł do miejsca najświętszego już nie na ziemi. Ale w samym niebie, przed oblicze świętego Boga, On tam przyniósł swoją przelaną krew, która świadczy i mówi za nami. Ojciec widzi krew, która nas całkowicie usprawiedliwia i daje nam wstęp przed oblicze Boga. Dlatego w liście do Hebrajczyków jest napisane: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tylko dlatego. więc chcę powiedzieć, ona nas oczyściła ona nas wykupiła od zapłacone zostały wszelkie nasze długi ona nas obmyła ona sprawiła że ty i ja możemy zjawić się stawać przed obliczem świętego boga nie powołując się na siebie ale stajemy tam tylko dlatego że on przelał swoją świętą krew za nas i możemy z odwagą przystąpić do tronu łaski. I wtedy on, Bóg obiecuje, że nas, że nas wysłucha, uwolnił nas przez tą ofiarę, przez ofiarę okupu, z wszelkiego grzechu i z mocy, też z mocy ciemności i spod sądu Bożego. Ta krew sprawiła, że dokonało się przebłaganie, tak jak w tym miejscu najświętszym. List do, do Rzymian mówi tak, gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę, słuchajcie, przebłagalną, przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej. A więc Chrystus stał się przed Bogiem. Ubłaganiem za Twoje i za moje grzechy, i za grzechy całego świata. Usprawiedliwia nas. Co to znaczy? Wiecie, ja tego nie mogę pojąć i mamy trudność w ogóle z powiedzeniem tego, ale Bóg teraz, patrząc przez krew Chrystusa, patrzy na Ciebie i na mnie jako czystego, ale też sprawiedliwego, który nie popełnił żadnego grzechu. To znaczy to słowo usprawiedliwienie. Ja tego nie rozumiem. My wszyscy wiemy, jak w wielu rzeczach upadamy, ale jak potężna jest ofiara Jego świętej krwi. Jesteśmy zupełnie nowym ludem obmytym, oczyszczonym, wykupionym, ubranym w szaty kapłańskie, abyśmy służyli żywemu, prawdziwemu Bogu. Amen. Dokonała tego święta krew Jezusa i tylko dlatego może, mamy śmiałość, aby to powiedzieć. Bo nikt z nas ani na to nie może zasłużyć, ani na to zapracować. Jest to darmo z łaski. Darmo z łaski dla każdego, dla każdego z nas. Jest to ubłaganie za nasze grzechy. A więc mam, mogę się czymkolwiek chlubić przed Bogiem. Wiecie, czym będziemy się chlubić? Będziemy się chlubić Barankiem. Będziemy się chlubić nim. Będziemy się chlubić i ogłaszać zwycięstwo, jakie Bóg nam dał w Jego świętej krwi. Wiecie, że ta krew działa w trzech kierunkach. Ona jest potrzebna Bogu, bo on jest święty i sprawiedliwy. Gdy ujrzę krew, ominę Was, mówi Pan. Każdy człowiek, który przyjmuje Chrystusa jako Pana i zbawiciela, to tak jakby wymazał swoje odrzwia swojego życia i nadproża. Krwią baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Jeżeli w nim położyłeś i w jego przelanej świętej krwi swoją ufność, to to wystarczy. Nie ma już sądu, nie ma już gniewu Bożego nad nami. Przeszliśmy ze śmierci do życia i nie staniemy na sądzie ostatecznym ku potępieniu, ale zostaliśmy przez tą krew oczyszczeni, wykupieni i usprawiedliwieni. Ale Bóg musi zobaczyć krew, ale tylko tą jedną. Żadną inną. Nie ma żadnej innej ofiary. Nie ma żadnej powtórzonej ofiary. To jest ta jedyna, niepowtarzalna, doskonała ofiara, która została złożona na krzyżu Golgoty. Ale, kochani, ty i ja potrzebujemy tej krwi dla naszego sumienia. Kochani, ta krew jest w stanie oczyścić i uspokoić nasze serca i nasze sumienie przed Bogiem. List do Hebrajczyków 9:12 nam właśnie o tym mówi, że jeśli by nas serce oskarżało, to ta krew nas sprawia, że nas oczyszcza. Wiecie, przychodzą, są takie sytuacje, że my potrzebujemy z wiarą, bo przecież czytaliśmy, że ta krew usprawiedliwia nas, ona działa przez zaufanie, przez wiarę. A diabeł przychodzi i pokazuje nam na nasz grzech. Pokazuje nam na nasze występki, nasze sumienie jest dotknięte. Ale kiedy szczerze pokutujemy, wyznajemy grzech, patrz na krew i ufaj, wierz, że ta krew dokonuje oczyszczenia, obmywa cię z wszelkiego grzechu. A więc człowiek potrzebuje krwi. I przed tym wtedy uspokajasz swoje serce i twoje serce może się uspokoić kiedy z ufnością z wiarą patrzysz na krew Jezusa i mówisz ona jest większa jej moc jest większa i wartość większa niż wszelki grzech w moim życiu czy tak jest bracia i siostry czy tak jest jego krew oczyszcza nas. Wiecie, gdyby tego nie było, jest napisane w Księdze Objawienia: Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. A więc potrzebujemy tej krwi, aby uspokoić sumienie, znaleźć spokój na nowo w swoim sercu, oczyszczenie. I też. Mieć tą świadomość, że ona przed Bogiem nas oczyszcza i usprawiedliwia. Ale ta krew jest też potrzebna nam, aby dać odpór diabłu. W księdze objawienia jest tam napisane bodajże 11, rozdział wiersz 12, że oni, święci, zwyciężyli diabła przez krew Baranka, przez słowo świadectwa i przez to, że nie umiłowali życia swojego aż na śmierć. Oto diabeł. Wywiera presję na nasze życie, ale Ty i ja możemy dać Mu odpór, przez to, że wierzysz, że ufasz, że ta krew całkowicie spłaciła nasz długi, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Krew w naszym ciele jest niezwykle ważna, ona dostarcza życie do każdej komórki naszego ciała, tlen życie, ale też zabiera wszelkie toksyny z naszego ciała i wydziela. To jest zadanie krwi. Krew Jezusa Chrystusa w Twoim i w moim życiu. Ona ciągle odżywia, oczyszcza Twoje i moje duchowe życie, ale też ona zabiera te wszystkie brudy oczyszcza, abyśmy stali przed Nim święci i czyści i bez nagany. Chciejmy Mu oddać chwałę. Chciejmy Mu podziękować za jego przelaną krew na krzyżu. Chciej ogłosić, może, może gdzieś tam doświadczasz i zmagasz się z potępieniem, może sumienie ciągle coś ci wyrzuca, ale jeżeli ukorzysz się, jeżeli wyznasz szczerze, będziesz prosił Boga, popatrz na krew i wyznaj, że ta święta krew Jezusa obmywa cię, oczyszcza, jest wystarczająca i zasłania nas przed Bożym gniewem, a przychodzi Boża miłość i Boża łaskawość do naszego życia. Powstańmy, aby się modlić. Powstańmy, aby dziękować Bogu. Zachęcam, moi drodzy, do kilku może takich pojedynczych modlitw do podziękowania Panu za Jego odkupienie, za tego baranka Bożego. Jeżeli masz w Nim udział, doświadczasz mocy Jego świętej krwi. Podziękuj Bogu teraz. Podziękuj Bogu teraz. Panie, dziękuję Ci za łaskę Twoją. Panie Jezu, dziękuję Ci za dzień, w którym pokazałeś mi, jak bardzo mnie umiłowałeś. Dziękuję Ci, że mogłem widzieć doświadczyć tego, jak potężna w mocy jest Twoja święta krew. Dziękuję Ci za jej oczyszczenie, za jej usprawiedliwienie. Tak błogosławię Twoje wielkie, cudowne imię Jezus. Amen.